Cześć, nazywam się Marek Mackiewicz, jestem trenerem z ponad 10-letnim stażem treningowym. Chciałbym Wam przedstawić kilka ćwiczeń na wolnych ciężarach. Zaczniemy od klasyki, czyli ławka, pozioma, wyciskanie, sztangi. Ze mną jest dzisiaj Karol, pomoże mi przedstawić Wam to ćwiczenie i zaczniemy od pozycji wyjściowej, jaka powinna być tutaj wykonana. Kładziemy się na ławce i tak, jeżeli chodzi o pozycję wyjściową, zaczniemy od stóp. Stopy powinny przylegać na całości do podłogi, nie powinniśmy ich odrywać w żadnym wypadku, z tego względu, że stracimy stabilizację. Kolejnym elementem są nasze pośladki. One powinny przylegać cały czas do ławki, i generalnie nie, nie jest to takie oczywiste, szczególnie jak będziecie chcieli wyciskać swoje rekordy. Wtedy zauważycie, że te pośladki będą chciały powędrować nieco wyżej. Jeżeli chodzi o obręcz barkową, najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o wyciskanie i zaangażowanie naszych mięśni, powinno to wyglądać w ten sposób, że nasze łopatki powinny być ściągnięte mocno do siebie przylegać w całości do ławki. A barki powinny być delikatnie skierowane w dół. Popraw pozycję, tak konkretnie, o właśnie, żeby było wiadomo o co chodzi. Klatka powinna być wyeksponowana do góry. Automatycznie powstaje tutaj taki mostek. Lędźwia odrywają się od ławeczki. Kolejnym elementem tej układanki są nasze dłonie. Dłonie powinny spoczywać na gryfie nieco szerzej niż nasze barki. Tutaj mamy takie znaczniki Pokaż Karol mamy takie pierścienie. To może być jakiś punkt orientacyjny dla nas, gdzie musimy złapać tą, tą sztangę. I najlepiej za każdym razem robić to w ten sam sposób. Zbieramy sztangę nad siebie. I tak, sztanga spoczywa równo nad stawem nadgarstkowym. Nie powinniśmy odginać nadgarstka do tyłu z tego względu, że obciąży to właśnie nasze ścięgna i stawy nadgarstkowe. Wykonanie ruchu. Wykonujemy ruch w dół wykonaj Karol i zatrzymaj się na chwilę robiąc wdech. Sztanga powinna sięgać mniej więcej do linii sutków, czyli nieco niżej niż linia barków z tego względu żeby zabezpieczyć te nasze stawy barkowe przed ewentualnymi urazami. I jedziemy z ruchem do góry. Tutaj następuje wydech. Łopatki powinny cały czas przylegać i tutaj nie jest na początku łatwo utrzymać te nasze łopatki w ryzach same będą chciały się odkleić od tej ławeczki dlatego musimy to kontrolować jeżeli chodzi o łokcie nie przeprostowujemy tych łokci one powinny być cały czas troszeczkę troszeczkę zgięte z tego względu żeby nie tracić napięcia na klatce wykonaj Karol parę ruchów i tutaj mamy wdech i wydech jeżeli chodzi o częstotliwość ruchu na początku może być to 1 do 1 czyli sekunda opuszczania sekunda w górę z czasem można sobie z tymi Czas, z tymi czasami pokombinować, troszeczkę zwalniać fazę ekscentryczną i dalej utrzymać koncentryczną dość dynamicznie. I odkładamy sztangę. To wszystkie niuanse, jeżeli chodzi o wyciskanie sztangi. Oczywiście, wariantów jest bardzo dużo i można by było tutaj zrobić przynajmniej godzinny odcinek na, na, na ten temat, ale myślę, że na początek wszystkie, wszystkie. E, takie niuanse zostały powiedziane. W kolejnym odcinku zrobimy wyciskanie na ławce e, skośnej głową w górę. Chciałbym Was zaprosić do podglądania nas na Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia. Cześć!